Cześć, witaj cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
witajcie detailingowy dziadzia. Nie mam buteleczki, produkt wytrzaskałem do końca. Hyper, Dironizer z ich strony, który od razu powiem, pachnie po prostu bardzo ładnie. Bardzo ładnie, naprawdę. I tutaj widziałeś akcję na felgach. Jak sobie poradził? Słuchaj, no warunki nie były sprzyjające, bo temperatura, kurczę, w okolicach 5 stopni. I no, na takich, kurczę, ciężkich, mocnych zabrudzeniach nie do końca sobie tak, można powiedzieć, poradził. Zdecydowanie lepiej zrobił to Corrosol. Było widać, że naprawdę znalazł dużo po produkcie. I teraz jeżeli chodzi o ten produkt, mówię, kurczę, on ma fajną gęstość, fajnie się go aplikuje. Czekałem na auto, które nie jest moje oczywiście, bo u mnie można... Znaczy, nie jest moje. Ja Dironów używam raz do roku, jeżeli chodzi o lakiery, max 2. Więc tutaj przyjechała do mnie Skodzinka na obróbkę i stwierdziłem, że kurczę, czas sprawdzić, co zrobi na lakierze przy aucie, które nie jest użytkowane przeze mnie. Jeżeli chodzi o lakier, słuchaj, myślę, że to jest jego miejsce. Oczywiście, na felgach też fajnie siedzi. Czy Dairon jest fajny? Poprawny. Kurczę, w tej firmie tak jest, z kosmetykami tak, wszystko jest tak właśnie
ani pałą, ani kijem. Jest tak wypośrodkowane, co jest niezłe, kurczę. Że tak naprawdę nie ma dramatu, nie ma też rewelacji. Tak jak mówię, tak jakby tak chciano taki złoty środek zachować. Jest dobrze. Jeżeli chodzi o lakier, nawet bym powiedział, że super. I tak go widzę, na lakierze. Zdecydowanie moim zdaniem lepiej siedzi na lakierze. Jeżeli chodzi o mizianko, no nie jest źle, ale co mi się podoba, że go wzbudziłem i ponownie wybierał. To jest fajne. Także tutaj naprawdę i potrafi trochę poleżeć. Też dobrze. Teraz tak, zapach. Tutaj chciano zgubić zapach Dejrona, czyli amoniaku. I udało się, ale jakim kosztem? Słuchaj, ja po obróbce, bo przy felgach jeszcze jak cię mogę, ale przy lakierze i później w jechaniu do garażu ja nie mogę. Ja musiałem wietrzyć, wyjechać. Nie dało się. Za intensywny. Fajnie jak Dejron pachnie, ja rozumiem. Chociaż lepiej może jak tym zapachem niż Dejronem typowym. Chociaż ten zapach Dejrona szybciej znika, a tu siedział. Ja wyrzuciłem już butelkę z kosza. Nie dało się. Jest tak intensywny. On jest taki kwiatowy jak od Interior Detailer od... przypomnij mi, jest firma jaka? Ja cię nie mogę. Carlab, o! To jest taki ten właśnie, ta nuta, tylko myślę, że z 1000 razy mocniej. Ojej! Strasznie gniecie beret, jeżeli chodzi o zapach. Za dużo, zdecydowanie. Nie wyobrażam sobie używania produktu we wnętrzu. Naprawdę, ja. Mnie drażni. Oczywiście, każdy ma inny nohal i każdy inaczej to toleruje. Może być tak, że jak nie lubisz zapachu Dejrona, to będzie coś dla ciebie. Naprawdę. Zapach po prostu wszędzie był. No ubrania, za dużo, zdecydowanie za dużo. Ale sam Dejron naprawdę bardzo poprawny. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!